Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Historia Polski i Lechii, w którym będę kontynuował omawianie roczników Długosza. Przechodzimy do omawiania następnych ksiąg. Na początku mamy informację z roku 1039, kiedy arcybiskup gnieźnieński Stefan wysyła posłów do Rzymu, wnosząc skargę o ograbienie katedry gnieźnieńskiej. Zostają pozwani książę Brzetysław i biskup praski Sewer. Ich posłowie przyrzekają początkowo zwrot wszystkiego, jednak potem, kiedy papież z powodu schizmy i przekupstw nie żądał wykonania wyroku, nic nie zostało zwrócone. Sami Czesi argumentowali, że nie dla zuchwałej lekkomyślności, ale z gorliwości i pobożności, być może nierozsądnej, zabrano z Gniezna i przeniesiono do Pragi szczątki świętych i naczynia związane z kultem. Bowiem książę nasz Brzetysław i naród czeski był głęboko przekonany, że słusznie dopuścił się tej grabieży tytułem prawa wojny, którą wypowiedział Polakom. Czyli Czesi uważali, że wypowiedzieli Polakom słuszną wojnę, której brali w niewolę katolików oraz katolickich księży i plądrowali nawet katolickie kościoły. W takim razie ich tłumaczenie wpisuje się w kontekst tego, że Polska była obłożona w tym czasie klątwą, bo inaczej nie mieli żadnych innych powodów, żeby argumentować, że ich wojna była słuszna. I samą katedrę zgrabili z tego powodu, aby ochronić przedmioty kultu, czyli szczątki świętego Wojciecha. Na to Stolica Apostolska podobno dała ultimatum Czechom, które brzmiało: wobec czego albo zwrócą wszystkie świętości zrabowane katedrze gnieźnieńskiej i innym kościołom polskim, albo w przeciwnym wypadku powinni zdać sobie sprawę, że Stolica Apostolska z całą surowością musi zastosować ekskomunikę wobec księcia Brzetysława i biskupa praskiego Sewera. Jednak Czesi zaczęli rozmawiać z kardynałami, zaczęli im rozdawać bogate dary, podobno, i w konsekwencji tego ujęci opominkami i prośbami kardynałowie sami porzucają surowość wobec świętokradzkiego księcia i to samo doradzają papieżowi. Powiadają, że ze względu na powagę Stolicy Apostolskiej nie wypada księcia czeskiego straszyć jakimiś karami i gotowego poddać się wyrokowi narażać na publiczne pośmiewisko, by niesprawiedliwym postępowaniem doprowadzony do gniewu nie podjął słusznego buntu. Czyli tutaj postępowanie papieskie, które nakazywało Czechom oddać i te łupy i szczątki świętego i tak dalej, nazywane jest niesprawiedliwym postępowaniem. Czego niesprawiedliwym? Skoro wojna była niesłuszna, no to papież jak najbardziej miał prawo ekskomunikować czeskiego księcia. Chyba że wojna była słuszna. Chyba że Czesi zaatakowali Polskę po tym, jak na nią została nałożona klątwa. Wówczas rzeczywiście ukaranie Czechów byłoby niesprawiedliwym postępowaniem i wówczas rzeczywiście czeski władca mógłby podjąć słuszny bunt. I to naraziłoby oczywiście Stolicę Apostolską na pośmiewisko. Ponieważ najpierw nakłada klątwę, władca wiązuje się ze swojego katolickiego obowiązku, atakuje kraj obłożony klątwą, a później zostaje za to ukarany przez Stolicę Apostolską. To oczywiście by ośmieszyło Rzym za takie postępowanie. Więc to są kolejne rzeczy, które potwierdzają, że Polska musiała być obłożona klątwą w czasie, gdy Czesi ją zaatakowali. W tym samym miejscu dowiadujemy się innych ciekawych informacji na temat Stolicy Apostolskiej, że w tym samym czasie o stanowisko papieża konkurowały trzy osoby: biskup Sabinum, Grzegorz VI i Benedykt IX. Także w Rzymie był niezły kocioł. Było trzech papieży w jednym czasie. Dalej mamy podsumowanie całej sytuacji ze zwrotem zagrabionych dóbr przez Czechów. Łatwo przyjęte namowy przekupionych kardynałów, którzy odradzali ogłoszenie kar przeciwko księciu czeskiemu, a wymierzenie sprawiedliwości Polakom wskutek wyżej wymienionych zabiegów i sporów o stolicę papieską odsunięte i wobec przeszkód zawieszone spełzło na niczym. Tym więcej, że biskupi polscy przestali się o nie energicznie starać, a nadto wojna domowa gnębiła Polskę. Czemu biskupi przestali się starać o zwrót zagrabionych dóbr? Albo zostali przekupieni, co dobrze o nich nie świadczy, albo stanowisko Rzymu było takie, że wojna była prowadzona słusznie, więc żadnych zwrotów nie będzie. No i polscy biskupi przestali się o nie starać, no bo na jakiej podstawie? W roku 1040 wobec niepokoju w Polsce część ludności z dobytkiem szuka schronienia w lasach i miejscach bagnistych, podczas gdy inni udają się za Wisłę do ziemi płockiej, gdzie Masław, niegdyś wcześniej króla polskiego Mieczysława, bezprawnie drogą tyranii zagarnął władzę. Jednak ludzie jakoś chcieli się chronić na jego terenach, mimo że był tyranem. Ponieważ górował on nad innymi zarówno urodzeniem, jak i zdolnościami, był on głównym sprawcą wypędzenia królowej Ryksy z synem Kazimierzem. Za częściową zgodą wynosi się do godności księcia i przywłaszcza sobie pełnię władzy nad wszystkimi. Sunąwszy nadto zewsząd wszystkich chciwych łupu, rabusiów i tych, co płonęli rządzą władzy i wyniesieniem swojego stanu, w krótkim czasie zdobył u mieszkańców ziemi płockiej wpływy i dobre imię, że uznano go panem i księciem. Czyli Masło. Po pierwsze, wcześniej w kronice było, że był przyjacielem Mieszka. Po drugie, górował nad innymi zarówno urodzeniem, jak i zdolnościami. Po trzecie, został uznany za księcia przez ludzi. Po czwarte, walczył z bandytami i tłumił powstanie w Wielkopolsce. Tutaj jest mapa państwa Masława. Te tereny na czerwono to jest jego państwo.
I w roku 1039 wkroczył do Wielkopolski, zajął Gniezno, Poznań i tłumił powstanie pogańskie w Wielkopolsce. I kiedy już niemal wszystkie pozostałe tereny Polski zostały zjednoczone pod jego panowaniem, zaniepokojeni wreszcie nieszczęściami ojczyzny, baronowie i duchowni, ale to będzie dalej, polscy decydują, że należy wezwać Kazimierza do powrotu i wysyłają posłów do matki. Biskupi i baronowie polscy, pragnąc ocalić małe i słabe resztki ojczyzny, naradzili się i zgodzili w najważniejszej sprawie, a mianowicie przywrócenie państwa do poprzedniego stanu. Kiedy tymczasem w stolicy arcybiskupie w Gnieźnie zebrali się na nowo biskupi i wojewodowie, bo głównie z tych dwóch stanów, mianowicie duchownego i świeckiego, składa się u Polaków cała rada, zabrał głos arcybiskup gnieźnieński Stefan, ten Polak, o którym mówiłem wcześniej. To on zaproponował, aby wysłać posłów i sprowadzić do Polski Kazimierza. Tylko po co mieli go sprowadzać, skoro Masław już praktycznie zjednoczył wszystkie tereny polskie, które nie zostały zagarnięte przez Czechów. Pomorze w tym czasie zostało oddane księciu węgierskiemu pod zarząd. Więc Masławowi jedyne, co zostało do zjednoczenia, to resztę Wielkopolski. I mimo że walczył on z bandytami, zaprowadził na swoich ziemiach porządek, ludzie uciekali pod jego rządy, żeby się chronić przed prześladowaniami i bandytami, to wówczas biskup Stefan wpadł na pomysł, aby sprowadzić do Polski Kazimierza. Wysłane poselstwo dotarło do Ryksy. Ona sama była zadowolona, że zostały pomszczone krzywdy jej i jej syna. Cała Polska stała w ogniu, ona była zadowolona. Jednak powiedziała im, że istnieją pełne podstawy do obaw, że chęć zdobycia Królestwa Ziemskiego nie może odciągnąć Kazimierza od życia zakonnego. Czyli matka Kazimierza, najbliższa mu osoba, była przekonana, że Kazimierz bardziej miłuje życie zakonne od życia świeckiego, od bycia królem. Zresztą to się zgadza z tym, co wcześniej się dowiedzieliśmy na temat Kazimierza, że dobrowolnie wstąpił do zakonu i nie chciał się przyznawać w ogóle do tego, że jest Polakiem. Jednak poselstwo się nie poddało i wyruszyło do Klony. Książę Kazimierz rozpoznaje możnych swego królestwa i z głębi serca cieszy się i raduje ich przybyciem. Nie wie jednak zupełnie, co ma robić, jakie zająć stanowisko wobec posłów i możnych Polski. Skoro Kazimierz rozpoznaje możnych, których nie widział ileś tam lat, w takim razie trzeba dojść do wniosku, że możni ci to byli Niemcy, którymi otaczała się jego matka. Sam fakt, że poselstwo dotarło do Ryksy i ona ich nie zwezwała, nie zbeształa, jakoś nie zwymiotowała na nich widok, mimo że nienawidziła Polaków, polskiej kultury i tak dalej, również świadczy o tym, że musieli to być jej protegowani. Skoro Kazimierz ich rozpoznał, a był wychowywany przez niemieckich doradców, no to najprawdopodobniej właśnie w tym orszaku byli ci niemieccy faworyci jego matki. Poselstwo rozmawia z opatem w Klonii, jednak ten mówi, że nie jest w stanie zwolnić Kazimierza, czyli Karola Mnicha, z jego ślubów. I doradza im, aby udali się do Rzymu. Tak też zrobiono, jednak w Rzymie miano rozterki co do tego, czy Kazimierza wolno zwolnić ze ślubów. Bo z jednej strony zrobienie zakonnika i diakona człowieka świeckiego i uwolnienie go od uroczystych ślubów zakonnej czystości uważano za wyraźny występek i przekroczenie prawa Bożego. Czyli według prawa kościelnego nikt nie miał prawa zwolnić Kazimierza z jego ślubów. Nawet papież. Po długich negocjacjach w końcu stolica apostolska postanawia przyznać łaskę nie mającą sobie równej i nie przyznawaną dotąd ani żadnej osobie prywatnej, ani żadnemu królowi w historii. Jednak postawili kilka warunków, że Kazimierz może wrócić do królestwa ojca i dziada, by je odnowić. Poszczególne dzielnice Polski i całe królestwo w uznaniu dla wyświadczonego przez stolicę apostolską i przyjętego wielkiej potrzebie dobrodziejstwa ma co roku płacić świętemu Piotrowi i jego następcom, biskupom rzymskim, od każdej głowy, wyjąwszy głowę szlachcica, ustaloną daninę. Czyli w wyniku tych negocjacji polskie poselstwo i Kazimierz przekupili papieża, aby ten zgodził się zdjąć śluby, mimo że było to niezgodne z prawem kanonicznym. I oczywiście tą daninę mieli płacić Polacy, a nie szlachta. Zresztą na pewno ci szlachcice, którzy byli w tym poselstwie. Dalej dowiadujemy się, że nie wiadomo, czy Benedykt IX dał ten przywilej Kazimierzowi, czy może Klemens II, ponieważ w tym czasie w Rzymie panowała wielka schizma. Po wygnaniu bowiem Benedykta IX wysunięto na jego miejsce biskupa Sabinum, który przyjął imię Sylwester. Lecz gdy jego także wygnano, odzyskuje na nowo stolicę Benedykt, gdy jednak po raz drugi został wygnany, oddano stanowisko papieża arcypresbiterowi świętego Jana przed bremą łacińską Janowi, który przybrał imię Grzegorz VI, a ponieważ był on człowiekiem niewykształconym, zażądał, by razem z nim wyświęcono drugiego papieża. Po śmierci Grzegorza cesarz Henryk urządza wyprawę do Rzymu przeciw dwóm papieżom i pozbawiwszy ich godności na mocy władzy duchownej i świeckiej, na ich miejsce siłą wprowadza na stanowisko papieża Wittgera, biskupa Bambergu, który otrzymał imię Klemens II. Ten wkłada Henrykowi koronę cesarską i błogosławi go,
a mieszkańcy Rzymu składają Henrykowi pod przysięgą przyrzeczenie, że bez jego pozwolenia nigdy nie wybiorą biskupa rzymskiego. Nałożenie zaś na Królestwo Polskie wiecznej daniny z jednej strony wprawdzie obciążało królestwo, ale z drugiej dawało trwałą gwarancję, aby nikt nie mógł bezprawnie zajmować lub uszczuplać jego granic. Nałożona bowiem wtedy opłata pieniężna dawała jawne świadectwo, że kraj ten należał i należy do Królestwa Polskiego, a zarazem stanowiła nieustanny wyrzut dla najeźdźców i ich ofiar, przypominający im ich niewierność i przewrotność. Podsumowując, cesarz niemiecki obalił poprzedniego papieża, ustanowił swoją marionetkę Klemensa II i całkiem możliwe, że to właśnie ten papież zwolnił Kazimierza ze ślubów. Dodatkowo dowiadujemy się, że sama danina była dla Polaków korzystna, ponieważ zabezpieczała polskie ziemi przed ewentualnymi zaborcami, którzy chcieliby je zagarnąć. To dalej w kronice zostanie rozwinięte, jak ta danina nas bardzo dobrze chroniła. Po otrzymaniu papieskiej dyspensy poselstwo z Kazimierzem udaje się z powrotem do Kluny, gdzie zdejmują swój habit. Tak pisze o tym Długosz. Nastąpił nowy, niewidziany w żadnym wieku, ani nieopiewany przez Owidiusza w jego dziełach rodzaj przemiany. Z mnicha robi się król, a z zakonnika świecki. Z diakona rycerz, z mężczyzny, który ślubował dozgonną czystość małżonek, z ubogiego bogaty, z człowieka uprawiającego życie komplementacyjne mąż czynu. Czyli według Długosza czegoś podobnego nie widziano w żadnym wieku. Nawet Owidiusz w swoich dziełach, których pisał o mitach starożytnych, o niczym takim się nie słyszało. Krótko mówiąc, ten fragment należy interpretować jako sarkastyczne ukazanie absurdu całej sytuacji, kiedy z Kazimierza mnicha zrobiono znowu osobę świecką, która zasiadała na tronie. Następnie poselstwo udało się do Ryksy i w czasie kilkudniowego odpoczynku u niej Ryksa starała się go nakłonić, by nie zgodził się wracać do Królestwa Polskiego, czyli matka chciała na wszystkie sposoby zatrzymać w Niemczech. Jednak Kazimierz odpowiedział, że dyspensa stolicy apostolskiej jest ważna wyłącznie w wypadku objęcia rządów nad Królestwem Polskim i z tego powodu nie może zostać w Niemczech. Kiedy jednak prosił ją, by razem z nim wróciła do Polski, w żaden sposób nie przystała na to z powodu haniebnego i krzywdzącego wygnania, jakie ją spotkało ze strony Polaków i do starości pozostała w Niemczech. Czyli mamusia tak bardzo nienawidziła Polaków, że nawet z własnym synem nie chciała wrócić do Polski. Jednak na koniec dała synowi mały oddział niemieckich rycerzy na koniach, by w ich orszaku syn godniej wracał do Polski. Z matczyną troskliwością przygotowała wystarczające zaopatrzenie na drogę, by synowi i jego orszakowi niczego nie zabrakło. Być może spodziewał się, że on i jego wojsko po przybyciu do Polski nie będą mieli co jeść, bo nikt nie będzie chciał ich ugościć. Następnie Kazimierz udaje się do swojego krewnego króla rzymskiego Henryka i uzyskuje u niego zwrot 2 koron ofiarowanych Konradowi. Zwrócił natychmiast bez żadnych trudności 2 korony Królestwa Polskiego, o których zwrot go proszono. Na ten temat dowiemy się więcej później. Do księcia zaś czeskiego Brzytysława wysłał posłów, by go zganili za niegodziwe spustoszenie Królestwa Polskiego i by zażądali zwrotu tego, co zabrał. Ze swej strony przyrzekł księciu polskiemu Kazimierzowi przyszłemu królowi Polski pomoc we wszystkim przeciw Czechom, aby zaś wkroczenie księcia Kazimierza do Polski budziło większy postrach wśród wrogów i zawistnych, a z drugiej strony większą sympatię wśród swoich i oddanych dla dodania splendoru i dla pomocy dał Kazimierzowi znaczną liczbę wojowników i swych dworzan, którzy mieli z nim iść do Polski i pomóc mu w walce z buntownikami i przeciwnikami. Czyli cesarz wsparł Kazimierza dużą liczbą wojska. W zasadzie należałoby zadać pytanie, po co Kazimierzowi była potrzebna znaczna liczba wojska, skoro Polacy tak bardzo za nim tęsknili. Natomiast jeśli chodzi o księcia czeskiego Brzytysława, po wysłuchaniu posłów Henryka padł on w gniew i odpowiedział, że wypowiedział Polakom sprawiedliwą wojnę za szkody i krzywdy wyrządzone jemu i jego księstwu czeskiemu, a szczególnie za oślepienie jego dziada Bolesława, że król rzymski Henryk nie powinien go zmuszać do zwrotu łupów i że on wobec złożenia zwykłej daniny płaconej corocznie z całych Czech cesarzowi nie jest mu w niczym innym zobowiązany. Znowu Czesi twierdzą, że wypowiedzieli Polakom słuszną wojnę. Dalej, przybywając do granic Polski, Kazimierzowi wychodzą naprzeciw biskupi i baronowie polscy z oddziałami wojska, jakie są w stanie zebrać. Kazimierz wrócił do Polski ze znacznymi oddziałami niemieckimi, nie tylko za zezwoleniem, ale nawet na rozkaz papieża. I nie tylko nie będzie karał tych, co wygnali jego i jego matkę, ale przeciwnie, zapomni na zawsze wszelkich uraz. Sprawować władzę nad wszystkimi niesilną ręką, ale życzliwie i łagodnie. By zaś rozsławić swój zapał do pracy nad odbudowaniem republiki, wkracza Kazimierz do wielu warowni i zamków na granicach Polski, zajętych albo przez wrogów, albo przez własnych grabieżców i łupieżców i odbija je i zdobywa. Złapanych w nich złoczyńców każe haniebną śmiercią na szubienicy, innych ścina i innych wreszcie dla zbudzenia postrachu wśród reszty pozbawia rąk i nóg, wszystkich zbrodniarzy odstrasza srogimi karami, kładzie kres wszelkim złym i podłym czynom, mści występki, wykorzenia wszelką zbrodnię, niszczy doszczętnie każdą niegodziwość.
sprawiedliwość. Zapobiega wszelkim krzywdom, następnie niektórych ludzi wynosi i obdarza godnościami. Wreszcie zarówno wrogów, jak i swoich ogarnął tak wielki strach i niepokój, że i wrogowie usuwali się z zajętych przez siebie ziem, i swoi upokarzali się i za pośrednictwem przyjaciół błagali, by ich oszczędzić i darować im popełnione przez nich przewinienia. Czyli Kazimierz najpierw mówi, że powrócił do Polski nie ze zezwoleniem, ale nawet na rozkaz papieża z wielką niemiecką armią. Nie przybył po to, żeby karać nikogo i będzie wspaniałomyślny, a następnie dowiadujemy się, że zbrojnie musi zajmować zamki, ponieważ dziwnym sposobem cały naród go nie przyjął z otwartymi rękoma. Złapanych morduje, ucina im ręce i nogi. Następnie niektórych ludzi wynosi i obdarza godnościami. Najprawdopodobniej tych możnych niemieckich, którzy z nim wracali. Wreszcie zarówno wrogów, jak i swoich ogarnął tak wielki strach i niepokój, że i wrogowie usuwali się zajętych przez siebie ziem. Swoi upokarzali się za pośrednictwem przyjaciół, błagali, by ich oszczędzono i darować im popełnione przez nich przewinienia. Czyli Kazimierz Odnowiciel siał taki terror i tak mordował Polaków, że wrogowie ze strachem uciekali, a swoi błagali go, żeby w tym swoim szaleństwie przypadkiem ich nie zamordował. I dalej, arcybiskup gnieźnieński Stefan w asyście pozostałych biskupów z aklamacją i zgodą wszystkich ogłosił królem polskim Kazimierza, pierwszego tego imienia króla, a trzeciego z kolei. Wręczył mu insygnia, namaścił go i ukoronował koroną. Jak wiemy z historii powszechnej, Kazimierz nigdy nie został koronowany na króla. Jednak Długosz pisze o jego koronacji po to, aby tutaj przemycić informacje na temat dwóch koron, które Ryksa wywiozła z Polski, czyli korony królewskiej i najprawdopodobniej korony cesarskiej Bolesława Chrobrego. Jeżeli Kazimierz rzeczywiście byłby koronowany na króla, to oczywiście w historii byśmy o tym wiedzieli z tego powodu, że był pieskiem niemieckim. I Niemcy na pewno by się pochwalili, że korony, które Ryksa na wieczność dała cesarzowi niemieckiego, ten wspaniałomyślnie oddał Kazimierzowi i tylko dzięki jego łasce Kazimierz został królem Polski. Na pewno Niemcy w ten sposób by to przekręcili, żeby pokazać swoją wspaniałomyślność. Jednak w historii nic nie mówi się o koronacji Kazimierza na króla. Więc powodem, dlaczego Długosz pisze o koronacji Kazimierza, jest właśnie to, aby przemycić informacje o dwóch koronach, które do Niemiec zostały wywiezione i już nigdy do nas nie wróciły. Jednocześnie ukazuje rolę arcybiskupa gnieźnieńskiego Stefana, który został mianowany przez papieża, który był marionetką cesarza, oraz rolę innych biskupów w powrocie Kazimierza do Polski. Pisze również, że koronacja odbyła się za zgodą wszystkich, ogłoszono go królem Polski. Jednak Kazimierz dopiero co przybył do kraju, zajął dopiero Gniezno i Poznań najprawdopodobniej, a praktycznie większość kraju była pod panowaniem Masława, więc jakim sposobem wszyscy ogłosili go królem? Mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy marionetka niemiecka zostaje ogłoszona prawowitym władcą Polski. Dalej dowiadujemy się, że Kazimierz Król Polski pojmuje za żonę córkę księcia Rusi Jarosława Marię, w wyniku czego otrzymuje on posiłki ruskie, z których korzysta prowadząc walki z sąsiadami i ze swoimi. Jednak aby doszło do tego przymierza, zrzekł się on zamków i dzielnic ruskich, które zdobył na Rusi po zwyciężeniu i pobiciu Jarosława jego dziadek Bolesław, pierwszy król Polski, a które on miał w posiadaniu aż do chwili obecnej, zwrócił Jarosławowi po spokrewnieniu się z nim na znak prawdziwego przymierza i szczerej przyjaźni. Czyli Kazimierz zrzekł się wszystkich ziem ruskich aż pod Dniepr, bo tam według kronik była granica państwa Bolesława Chrobrego. Dzisiaj mówi się tylko o Grodach Czerwieńskich, ale to najprawdopodobniej tylko po to, żeby się nie przyznać, że Kazimierz oddał bez walki takie ogromne połacie ziemi. I na koniec tego odcinka przeczytajmy sobie coś takiego. Uragończyków zostaje również królem mnich kapłan. Prawie taki sam wypadek zdarzył się Uragończyków, którzy wobec braku królewskiego potomka wyciągnęli z klasztoru w Oście bez starań o dyspensę stolicy apostolskiej syna królewskiego Ranimira, który złożywszy śluby w klasztorze świętego Poncjusza w Tomeras, uchodził już za kapłana i oddali mu tron królewski, dając mu za żonę siostrę hrabiego Pointo, ta urodziła mu córkę Petronię, którą potem nazwano Wraka. Kiedy tylko ta dojrzała do małżeństwa, zaślubiono ją hrabiemu barcelońskiemu Rajmundowi, a król Ranimir wrócił do swojego klasztoru, który za swych rządów królewskich zbogacił wieloma posiadłościami. Jako że Długosz nie może jednoznacznie wypowiadać się o wydarzeniach historycznych, ponieważ gdyby pisał o nich bez owijania w bawełnę, no to jego roczniki nigdy by się nie ujrzały światła dziennego, zostały po prostu zniszczone. Dlatego ukrywa prawdę między wierszami oraz między innymi dlatego
przytacza wydarzenie, które miało miejsce w Aragonii. I w tamtym przypadku, gdy kraj potrzebował władcę, poselstwo wybrało się do syna królewskiego Ralnimira, który również był wyświęcony na kapłana, jednak nikt nawet nie starał się o to, żeby otrzymał on dyspensę. Wrócił do kraju, ożenił się, spłodził potomka. Kiedy ta jego córka dojrzała i wyszła za hrabiego bercolońskiego Rajmunda i kontynuacja dynastii została zapewniona, wrócił sobie do klasztoru. Czyli Długosz jednoznacznie daje nam do zrozumienia, że jeżeli polscy możni chcieliby Kazimierza w Polsce, to w każdej chwili on mógł wrócić, bez problemu by go wybrali na króla, nie musiał jechać do papieża, nie musiał ściągać do polskiej armii, nie musiał walczyć o tron. Jeżeli w Polsce by go chciano, to bez problemu mógł wrócić. Skoro tak się nie stało, to tylko dlatego, że w Polsce nikt Kazimierza nie chciał i stracił on jakiekolwiek prawa do polskiego tronu. A faktycznym władcą z woli narodu polskiego był Masław. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Państwa do następnego odcinka, gdzie będziemy kontynuowali sagę Odnowiciela i Masława. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.